8 września, w ucisku ulżyłeś mi. Psalm 4, wiersz 2. Te słowa są wspaniałym świadectwem człowieka o Bożej trosce w stosunku do tych, którzy są mu wierni. Nie tyle wyrażają wdzięczność za wyzwolenie z cierpień, ile są dziękczynieniem za to, że Bóg w cierpieniu dał ulgę. W ucisku ulżyłeś mi. Czy zdarzyło się wam doświadczyć w życiu całą prawdę tych słów? Czytamy o Józefie, że nogi jego skrępowano pętami, dostał się w żelazne kajdany. Psalm 105, 18 wiersz. Myślę, że dla Józefa właśnie nieodzowne było żelazo. Dotychczas widział tylko blask złota. Rozkoszował się z cennymi widzeniami młodości. Marzenia powodują zatwardziałość serca. Ten, kto łzy wylewa nad powieścią, nie zawsze bywa szybkim pomocnikiem w rzeczywistości. Potrzebne jest żelazo, aby nasze serca stały się przestronne. Złoto to tylko marzenie. Żelazo kojarzy się z czymś rzeczywistym. Łańcuch wiążący mnie z ludzkością musi być łańcuchem żelaznym. Nie radość, lecz smutek tworzy pokrewne ogniwa między mną i światłem. Między mną i światem. Jeśli chcesz rozszerzyć swoje serce we współczuciu dla ludzkości, będziesz musiał najpierw sam być ściśnięty w ramy ludzkich cierpień. Ciemne lochy stały się dla Józefa drogą do tronu. Nie będziesz mógł podnieść żelaznego ciężaru z ramienia twego brata, jeśli sam nie przebywałeś w żelazie. Ograniczenia spowodują twój duchowy wzrost. Cienie ścielące się na drodze życia posłużą do prawdziwego urzeczywistnienia twoich marzeń. Nie narzekaj na cienie. Ich objawienia są cenniejsze niż twoje marzenia. Bóg rozszerzył twoje serce tym, że związał cię łańcuchami smutku. Gdyby Józef nie stał się więźniem w egipskiej ciemnicy, nigdy nie byłby rządcą Egiptu. Żelazne łańcuchy, które skuły jego nogi, ustąpiły miejsca łańcuchowi złotemu, który otoczył jego szyję. W ucisku ulżyłeś mi.